filmu poświęconego na zakupy z giełdy Vivarium, która odbyła się w Warszawie 20 stycznia. I pokażemy Wam dzisiaj dwa ptaszniki, które tak naprawdę powinniśmy Wam pokazać już dawno, dawno temu. Na samym początku naszego kanału, ale wtedy ich jeszcze nie mieliśmy, bo zrobiliśmy sobie troszkę odwrotnie w naszej hodowli. I no, jak się pewnie domyślacie, są to chromki, czyli ptaszniki polecane na pierwszego ptasznika. Właśnie kupiliśmy sobie od razu parkę, samczyka i samiczkę od John Van Pon. Pojemniczki, które właśnie przygotujemy, nie są docelowe, one są takie wstępne. Jak troszkę podrosną, dostaną właśnie jakieś terrarium, czy na pewno samiczka dostanie terrarium, samczyk zobaczymy. Chyba zostanie w tym. Zobaczymy, czy zasłuży. No to co, to bierzemy się do roboty. I robimy sobie taki challenge, to będzie terrarium dla samca i dla samicy w 5 minut. Więc co? Czas start. Czas start. Dobra, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ociągać się. Dobra, to co? Lecimy z tym torfem. Lecimy z torfem. Torf jest wymieszany, więc nie trzeba go mieszać. Torf mamy wymieszany już z wernikulitem. Jeszcze pewnie trochę to dosypię go. Jakiś plan już masz? Jak wygrać na szczelęcz? Lecę na spontanie. No. Ja już dziękuję z torfu. Potrzebuję. Dobra. Dobra, to biorę pojemnik z korzeniami nasz. Może coś w tym stylu, taki korzeń, taką jamę móc zrobić. Dobra, ja sobie zacznę od podłoża. Przygotowaliśmy sobie różne takie ozdobniki do terrarium, żeby zrobić jak najciekawiej. Zobaczymy, któremu z nas wyjdzie to lepiej. Już będziecie oceniać w komentarzach, czyje terrarium Wam się bardziej podoba. Mamy takie same wymiary. 19, 19 na 19 braklasty. Tak, takie same ptaszniki. Tak zwane biedaria. No nie takie same, u Ciebie jest samiczką, jest samiec. No ale potrzebują takich samych warunków. Gatunkowo to samo. Tak naprawdę u chromatopelmy nie potrzebujemy jakoś bardzo urządzać, bo ona sobie zrobi gniazdo z sieci. O, tutaj fajną jamkę już zrobiłem. No. Tych dwóch korzeni. Trochę podsypię jeszcze jednak tego, wiesz? Mhm. Tutaj miałem ten pojemniczek plastikowy. Z torfem? Bez torfu, no. O, tak trochę podsypię. Dama się chciała, to będzie miała tutaj... co tutaj ruszyć. Ale to jeszcze nie wszystko, trzeba korzonki dorzucić. Sobie użyjemy czegoś takiego. To jest takie podłoże, takie ścinki. Ścinki kory. Fajne, kolorowe. To w sumie jeden z zakupów od Reptility, który nam się naprawdę spodobał. Ja też poproszę. Trochę tu podsypiemy. Ktoś tam w komentarzach napisał, że łatwo pleśnieją, ale użyliśmy tego już chyba w 4 terrariach i jak na razie wszystko w porządku, więc tym bardziej u chromki nic się nie powinno stać. Bo jednak chromka nie lubi zbyt dużej wilgoci. O, trochę porostów też sobie wezmę. Nie ma tak jak urządzi właśnie terrarium po pracy, o godzinie 22. Specjalnie nie, dla Was. Bardzo przyjemny relaks. To jest coś, jedni oglądają filmy, drudzy grają na komputerze, trzeci sobie chodzą na baseny, siłownie, a my nagrywamy dla Was właśnie film na YouTube'a. Więc jeżeli podoba Wam się taka aktywność, zostawcie dla nas łapkę w górę, żeby film mógł trafić do większej ilości odbiorców. Tym nam bardzo pomagacie zwiększać zasięg. Każda łapeczka to jest dla nas lepsza statystyka. Więcej osób może nas zobaczyć. Szczególnie, że dopiero co na streamie, na którym byliśmy wspólnie, było chyba 777 subów. A już teraz dobiliśmy do 861, więc to już jest naprawdę coś. Każdy głos się liczy, pamiętajcie. Więc jak się zastanawiacie, czy subskrybować, czy nie, to no pamiętajcie, że właśnie każda osoba i każdy subik to jest coraz więcej.
renifera mamy w tych innych kolorach też fajnego. A, to już jest odłożony na specjalnego osobnika, którego prawdopodobnie... Do drugiej części. Którego zobaczycie właśnie w drugim odcinku. Uwielbiam zapach tego muchu reniferowego. Taki specyficzny. Nie ma tak się nawąchać muchu. Na noc, nie? O, mi się mój jak najbardziej podoba. Sam bym tu zamieszkał, jakbym się zmieścił. Wow, zaszywałeś. Widzisz, tu ma gałęzie, tu ma gałęzie. Masz te gałęzie. Takie drzewka jej porobiłem. Fajnie wygląda. Tylko trochę jak na ziemię dla tego. To takie braszki. Takie kryjówki. No gdzie? Braszka to by to wszystko zmiażdżyło. Na terenie chorobu się schowam. Bo każdy ma ich trochę inaczej. Ale nie? Właśnie takie mamy oba inne, nie? Fajnie. Do pierwszego przeniesiemy samczyka. Ja go sobie na spokojnie włożę z pojemniczkiem. No powinien być zadowolony. Mamy chyba linię niedługo. No chodź piękny, chodź. O, jaki śliczny jesteś. No chodź. Chodź na kole, chodź. Ładny ma odwłok. No piękny. Jak taki tygrysek. Okej, zbliżenie się pokusimy, co? No jasne, że tak do naszych widzów. Prześliczny jest. A ja sobie pięknie drepta teraz. Widzę coś? Nie? O. No widać, widać, widać. Może wyżej jeszcze. Bardzo ładne ma kolory. Piękny jest. Jeszcze nie jest do końca zbarwiony. Samiczka pewnie podobnie. Ale jest naprawdę piękny. Dobra, to teraz przynosimy samiczkę. To teraz się chłopaku popisuj i rób swoje. Może pensetą spróbuj. Uczmy od postaw młodych ludzi, młodych terrorystów. Że penseta jednak się przydaje. Pomagać sobie drugą pensetą. Masz przycisk. Wyjmik jest też niewygodny, bo tak się... Aha, bo on jest, wiesz co, on jest łączony. Tego, no tak, tego jego nie weźmiesz w całości. No właśnie. Masz drugą pensetę. Przydałoby się tą chromkę wygonić po prostu. No, lewą ręką weź, a prawą wyganiej. Dobrze jest jakoś? Tak, dobrze jest. Ale nie do mnie. No dawaj, dawaj, odważnie kochanie. Tak to myślisz, że to jest jedzonko, jaką będziesz dawała przodu. Odważnie, odważnie. I nie trzymaj pasety przez środek, ona jest po to długa, żebyś trzymał ją tak, o. Tak to ci ona wyjdzie z pojemniczka.
Wyjdzie ci z pojemnika zaraz, kochanie. Poczekaj. No i co? No i sama wleciała, tak naprawdę. Zrobiłam zbliżenie. Strasznie ma niewygodny ten pojemnik. Nie dość, że tak się gówniano otwierał, to jeszcze... No dawaj go do góry. To jeszcze... się nie otwiera całowieczko, tylko... No dawaj. Nie wiem, jak blisko nasz aparat pozwoli. Już. Jest okej? No, jest pięknie. Fiu, fiu. I tu macie właśnie naszą samiczkę. Te terraria nam dosyć podobnie wyszły. Też macie vermiculite, porosty. Jak widzicie, oba braplasty są już skończone. Ten robił Łukasz. Ten robiłam ja. I teraz możecie ocenić w komentarzach, który wam się bardziej podoba. Czy taki z takim korzeniem, czy z takim bardziej kawałkiem korzenia, z takim szerszym. Dajcie znać w komentarzach. Wyrobiliśmy się w 5 minut, więc cel osiągnięty. A resztę już zostawiamy wam. Więc jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Jakbyście chcieli więcej takich challenge, to też możecie nam pisać. Jakieś propozycje właśnie na challenge, co można by jeszcze zrobić. Takiego ciekawszego. Tylko bez jedzenia. Bez jedzenia, bo ja nie zjem od razu, mówię. Co ty mówisz? Chyba nie będę miał szans. Dobra, kochani, to my się już żegnamy. O, Chromka już sobie tutaj zwiedza jedna, druga jeszcze siedzi sobie się spokojnie. Już sobie gniazdko robi. Już się czuje? No, już sobie odwłoczkiem ruszę. No, może zbliżymy ładnie. Na pożegnanie. I w takim razie widzimy się już w następną środę. Na razie. Cześć!